Chwalmy Pana za możliwość bycia tutaj. Księga Objawienia. Uważam Księgę Objawienia za Księgę Majestatu, Księgę Tajemnic oraz Księgę Nieszczęścia. Nieszczęścia, ponieważ przedstawia karę bezbożnych. Ukazuje mi, jak wygląda wysypisko Boga, gdzie zostanie zgromadzony wszelki ściek, zarówno moralny, jak i duchowy, w miejscu o nazwie Piekło. Zaiste jest to inspirująca książka. Nie tylko mówi ona o ostatnich dniach, ale o wszystkich dniach ostatecznych. To nie tylko koniec książki, ale koniec czasu. Nie tylko koniec czasu, ale początek wieczności. Objawienie, rozdział trzeci. Werset 14. A do anioła Kościoła w Laodycei napisz. To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję Cię z moich ust. Mogę Wam to opisać bardzo brzydkim nagłówkiem. Kiedy Bóg jest zdegustowany, nie mówi tu o świecie, ale o tych, co wzywają Jego imienia. Wydaje mi się, że powinien wypluć zimny kościół, ale to nie zimny, ani gorący kościół, ale ten, który jest w połowie u góry i w połowie u dołu. Nie może się zdecydować. Nigdy nie jest w stanie nieustannego zwycięstwa, tak jak Bóg tego chce. Werset 17. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się. Wy, którzy nauczacie dobrobytu, jeśli wzbogacanie się jest Bożym porządkiem, to dlaczego gani on ten kościół? Dlaczego nie pochwala ich, mówiąc, żyjecie tak, jak chciałem, byście żyli? Nie ma nic złego w byciu bogatym, ale oni byli z tego zadowoleni. Byli usatysfakcjonowani. Często Wam mówiłem, że dla mnie i dla Was niebezpieczeństwem jest wspinanie się z trudem, osiągnięcie płaskowyżu i pozostanie w tym miejscu tak, jakby nic więcej już nie było do zdobycia. Zapamiętajcie te słowa starego człowieka. Nie ma krańca dla chrześcijańskiego życia po tej stronie wieczności. Nikt nie poznał wszystkiego. Po części poznajemy i po części prorokujemy, ale pewnego dnia zasłona zostanie zdjęta. Po to, abyśmy poznali, jak głupi byliśmy całe nasze życie. By odkryć, jak do niewielu Bożych własności dotarliśmy. Tak łatwo jest nas zaspokoić. Pozwólcie, że przejdę, inaczej dalej nie ruszymy. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Młody mężczyzna był w moim biurze zeszłej soboty. Młody amerykański mężczyzna wraz z żoną. Prawie z trójką dzieci. Dwa nadchodzące. Zapytałem, czy jesteś Amerykaninem? Tak. Gdzie żyjesz? Oddałem całe swoje życie Niemcom. Dziecko zaczęło rozmawiać po niemiecku. Jestem pewny, że mieli rację w tym, co mówią. Jednakże, ciekawe było ich zobaczyć. Bardzo chciał wrócić. Powiedział, mój kraj bardzo różni się od Ameryki. Nie można opuścić Ameryki bez zdania sobie sprawy, że nie jesteś ani gorący, ani zimny. Jesteś w stanie letniości, obojętności. Powiedział, że w Niemczech idziesz do kościoła, który jest albo skwiercząco gorący, albo mrożąco zimny. Nie ma klasy średniej. Wchodząc do takiego kościoła, wyczuwasz wspaniałą obecność Bożą albo próżnię. Powiedział, że w Ameryce prawie nic nie czuje. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego. To ostatni do siedmiu kościołów.
Poprzednim 6 kościołom Jezus Chrystus przekazał kilka słów pochwały. Dla tego kościoła nie miał żadnej pochwały, ale potępienie. Może pamiętacie w liście do Kolosan, gdzie Paweł powiedział, aby przekazano ten list kościołowi w Laodycei. Mieli oświecenie, objawienie, wiedzę, a jednak byli całkowicie obojętni. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego. O, więc Bóg ma coś do sprzedania? Tak, ma. Chcesz kupić? Radzę ci kupić białe szaty. Bóg otwiera swój rynek każdego poranka twojego życia. Pamiętacie, co mówi Izajasz? Przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty, wino i mleko. Radzę ci kupić u mnie. Miasto Laodycea było w tamtym czasie jednym z najwspanialszych miast. Zakładam, że czytaliście jednego z największych klasyków. Może pamiętacie Cycerona, który wyruszył w wielką podróż dookoła świata. Spieniężył swoje dane uwierzytelniające w wielkich bankach Laodycei. Wielka ironia, prawie cynizm, pogarda, święta pogarda, która jest najokropniejszą pogardą wszechczasów. Z ust świętego Syna Bożego. Radzę ci kupić, jesteś nagi, kup ubranie. Jedną z głównych robót w Laodycei było wytwarzanie najlepszych ubrań na świecie. W skrócie mówi, to śmieci, nie okryją cię, to materialne, egoistyczne. Byli bogaci, a on im mówi, kupujcie ode mnie złoto. Złoto to boska prawda. Szaty oznaczają oczywiście szatę sprawiedliwości. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał. Jak kupować u Boga? Ile razy śpiewamy w zgromadzeniu pieśń Umierający Złodziej? Hymn Cowpera to oczywiście hymn angielski. Umierający złodziej cieszył się, widząc tę fontannę w swoim czasie, a ja, choć podły jak on, mogę obmyć wszystkie moje grzechy. Istnieje fontanna. Umierający złodziej trafił do nieba przy ostatnim tchnieniu. Spodziewam się go zobaczyć w niebie. Nie spodziewam się widzieć go jako część oblubienicy. Ani przez chwilę nie wierzę, że każdy, kto jest zbawiony, jest częścią oblubienicy. Jeśli tak, to dlaczego wszystkie 10 panien nie weszły ujrzeć oblubieńca? Drzwi zostały zamknięte. Każdy myśli, że niebo będzie wiecznym piknikiem. Kiedy trafią do bram, będzie tam stał Piotr i mówił, przymierz to, dla rozmiaru, oto specjalna korona dla ciebie. Spróbuj tę, ma ona rubiny, ta ma diamenty, a ta ametyst. Zapomnijcie. Czy mówisz, że muszę zapracować na swoje zbawienie? Nie, musisz zapracować na swoją nagrodę. Nie kolekcjonujesz koron w niebie albo pamiątek. Umierający złodziej cieszył się, widząc tę fontannę w swoim czasie. Jeden z największych herosów Ameryki. Dwie książki przyciągnęły mnie do Boga. Uważam, że dlatego Bóg mnie tu postawił. Gdy trafiłem na studia, minister Roughton powiedział, że oddaje swoją bibliotekę. To się nigdy nie powtórzyło. Oddał mi swoją bibliotekę. Cent za 3 książki i 15 centów za wysłanie. Zamówiłem 3 książki. Jedna o modlitwie, druga o świętości, a trzecia o drugim przyjściu. Otrzymałem piękną książkę. Od tamtej pory nigdy nie została tak wydana. Miała fantastyczną okładkę o pięknym czerwonym kolorze. Duże, złote litery z tyłu. Moc przez modlitwę. E.M. Bounce. Podjąłem decyzję podczas pory obiadowej. Inni chłopcy się wygłupiali. Czytałem tę książkę na kolanach. I przeczytałem ją w tydzień. Przeszyła mnie. Zmieniła moje podejście do modlitwy. Kiedy miałem 17 lat, mój nauczyciel ze szkoły niedzielnej dał mi Pomost życia Davida Baynarda, jednego z największych świętych na świecie. Baynard zmarł mając 28 lat. Wesley zmarł w wieku 88. Wesley będzie miał większą nagrodę? Nie będzie miał. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie wynagradza nas na podstawie wielkości osiągnięć, ale za wierność. Był wierny w najmniejszym i w wielkim będzie wierny. Niektórzy będą rządzić 5 miastami.
Niektórzy będą rządzić 10 miastami. W niebie będą bardzo dziwne rzeczy. Wierzę, że każdego dnia, kiedy jesteś posłuszny Bogu, szczególnie w prostych rzeczach w twoim życiu, to szyjesz szatę, którą będziesz nosił przez wieczność. John Wesley nawrócił się mając 35 lat. Odwróć to i powstaje 53. Czyż to nie wspaniałe? Dodaj je do siebie i wyjdzie 88. Wiek, w którym zmarł. Umierając zostawił 6 angielskich notesów, 6 srebrnych łyżek, garść książek, togę genewską. Jaką jeszcze rzecz, Wilfredo? A, kościół metodystów. Wiedziałem, że to musiało być coś. Zarobił dużo pieniędzy, zbudował wiele instytucji, zbudował sierocińce. Głosiłem raz w British Admiralty, wspaniały, fantastyczny budynek w mieście Bath w Anglii. Idąc tamtą aleją, powiedziałem sobie, John Wesley był w tym wspaniałym budynku, zapłacił za niego. Drukował Biblię, drukował śpiewniki, finansował misjonarzy, by przeszli całą ziemię. Tak powinno się używać pieniędzy. Pomyślcie o nagrodzie. Dlaczego myślicie, że napisano, by nie gromadzić skarbów na ziemi, ale w niebie? Możesz mówić, jak bardzo uduchowiony jesteś, a ja powiem coś, co niektórymi wstrząśnie, bo zasługują na to. Jeśli jesteś bardziej zainteresowany księgą bankową niż księgą Boga. Kiedy trafię do nieba, na pewno mi się uda. Będę się rozglądał, czy Calvinowi się udało. Jak będzie wyglądał dzień w niebie? Czyż to nie będzie wspaniałe? John Wesley pochował człowieka, którego uważał za najświętszego człowieka od czasów apostoła Pawła. John Fletcher, święty z Medley. Pijacy przy drodze, nie mogąc wstać, ściągali czapki z głów, mówiąc: oto człowiek, który kocha nasze dusze. John Wesley powiedział, że to najświętszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył. Powiedział, kiedy umrę i zostawię metodyzm, chcę oddać swoje biuro temu wspaniałemu człowiekowi. To jedyny człowiek, który może przejąć metodyzm takim, jakim jest, i rządzić nim duchowo. Tak powiedział o Johnie Fletcherze. John Wesley pochował Johna Fletchera i żył 30 lat po tym, jak go pochował. Wesley zainwestował swój czas i pieniądze. Przeczytałem Davida Brainana. Mieszkałem w tamtym czasie na skraju Sherwood Forest w Anglii. Nocami szedłem do lasu, brałem małego psa mojej matki, przywiązywałem go do drzewa i modliłem się. Mamy w Anglii paprocie, które nie rosną tak, ale na kształt miski. Wchodziłem do jednej z nich i modliłem się. W nocy, w ciemności, wydzierałem się. Pewna starsza kobieta powiedziała, że Bóg nie jest głuchy, a mój przyjaciel powiedział, on również nie jest nerwowy. Nie obchodzi mnie, jak się modlisz, jeśli tylko modlisz się w mocy, namaszczeniu i mądrości ducha, tylko to się liczy. Wstawałem wcześniej w niedzielę i szedłem wzdłuż pola golfowego, przywiązywałem psa do drzewa i miałem sesję modlitewną. I stopniowo poznawałem serce i pasję młodego człowieka, który zmarł w wieku 28 lat. Po przebudzeniu metodyzmu, tak jak większość przebudzeń, zaczęło spadać i ochładzać się. Wesley napisał do swojego brata Charlesa: Charles, dopilnuj, aby każdy pastor w kościele metodystów otrzymał kopię pamiętnika Davida Brainerda. Stworzyli edycję specjalną i przesłali każdemu kaznodziei metodystów. Radzę ci kupić u mnie złota. On pisał do bankierów, a nigdy nie miał złotej monety. Musiał pożyczyć grosz i pytał, kogo to napis. Oddajcie cesarzowi to, co cesarza. Gdyby połowa chrześcijan w Ameryce była tak samo zainteresowana Królestwem Bożym, jak średnia Dow Jones, to mielibyśmy przebudzenie. Nigdy nie mówimy o ludziach łakomych złota, ale mówimy o tych, co się obżerają i są otyli. A co z ludźmi łakomymi na złoto? Czy możliwe jest, aby bogacz trafił do nieba?
Tak, ale trudno, Jezus powiedział. Jest mała brama w Jeruzalem, gdzie próbują przycisnąć wielbłąda, ściągają z niego wszystko i przepychają go bez bagażu. W tak łatwy sposób wejdziecie do Królestwa Bożego ze swoim bogactwem. Jakub mówi, że wasze bogactwo świadczy przeciwko wam. Posłuchaj, drogi przyjacielu, doszedłem do tego wniosku w tym tygodniu. Nie ma sensu modlić się do Boga i spodziewać się, że cię wysłucha, jeśli chodziłeś w tym tygodniu i nie słuchałeś Jego głosu. On nie jest twoim lokajem ani sługą. On nie jest po to, aby uniżyć wszelką górę, ale aby dać ci siłę, byś wszedł na każdą górę. Nie aby zmniejszał twoje jarzmo. Modlimy się jak dzieci. Panie, daj mi siłę, by nieść ten ciężar. Większość z nas mówi, Panie, daj mi ciężar zgodnie z moją siłą, dlatego tego nie zrobiliśmy i zniszczyliśmy sobie plecy i serca. Zamień modlitwę, Panie, daj mi ciężar zgodny z moją siłą, na Boże, daj mi siłę na jarzmo, które jest przede mną. Rozmyślałem nad tym w tym tygodniu. Nie możesz źle żyć i modlić się dobrze. Może ci się udać na spotkaniu modlitewnym, ale kiedy dojdzie do wielkiego audytora na górze, to powie, nie czyniłeś dobrze w tym tygodniu, robiłeś złe interesy, czyniłeś zło i mówiłeś złe rzeczy. Myślimy, że modlitwa to najprostsza rzecz na świecie. Wystarczy paść na kolana i coś ugrać. Modlitwa to najtrudniejsza służba na świecie. Miałem 3 służby w moim biurze w zeszły poniedziałek. Jedna z nich prawie we łzach. Pastor kościoła charyzmatycznego na zachodnim wybrzeżu powiedział, że jego kościół jest sfrustrowany i on jest sfrustrowany. I zapytał, co jest nie tak. Odpowiedziałem, nie modlisz się. Nie jesteś zdyscyplinowany, nie modlisz się. Nie wiesz nic o uwielbieniu. Co odpowiedział? Nic. Później powiedział, masz rację, nie jestem zdyscyplinowanym człowiekiem. Nie jestem modlitewnym człowiekiem i nie wiem wiele o uwielbieniu. Wiecie, dlaczego mamy tak wiele pigmejów w naszych ławkach? Bo mamy bardzo dużo pacynek za naszymi pulpitami. Gdyby Jezus powrócił, nie oczyściłby świątyni, ale pulpity. W tym tygodniu po raz trzeci czytam najnowszą książkę Davida Wilkersona, Juna piecze. Uszczęśliwię was i rozdam wam wszystkim kopie jako prezent na święta. Czy to was nie uszczęśliwi? Może zamówię je dla siebie, więc pomyślicie, że ja je wysłałem. Nie odważycie się jej przeczytać bez skruszenia się. A jeśli tak, to nie ma dla was nadziei. Czy on gani kościół albo pulpit? Tak, ale za każdym razem cytuję Pismo. I pokazuje nam, jak daleko odeszliśmy od świętości Bożej i od autorytetu Boga. Doprowadzi to wielu z nas do kupienia czegoś od Boga. Fragment, który mówi o wykorzystywaniu czasu, z greckiego oznacza wykupujcie możliwości. Czy każdego dnia wyruszając mówisz, Panie, chcę nowej możliwości, abyś udowodnił swą łaskę, wzmocnił mą siłę i mądrość dzisiejszego dnia. Chcę być tak nisko, aby nikt nie mógł mnie zmiażdżyć. Znajdę sobie pieczątkę do listów. Wiecie, co na nich będzie napisane? Jestem robakiem, a nie człowiekiem. Nic innego nie mam dla świata. Ponieważ robak to jedyne stworzenie, które potrafi przejść z jednego końca góry na drugi. Podajcie mi, czy jakieś inne stworzenie tak potrafi. Przeczytajcie niesamowity 41 rozdział Izajasza, który jest o robaku. Nie bój się, robaczku, Jakubie, lecz Bóg nazywa go księciem. Widzicie, Bóg nam nigdy nie schlebia. Czasami nas uniża, mnie bardzo często uniża. Was też uniży i przeniesie was w swojej dłoni. Musimy być na tych samych falach. Czasami pociera mój nos, kiedy jestem w piachu. Nie musi schodzić głęboko, by potrzeć twój nos, kiedy jesteś robakiem. Czy to nie dobrze? Nie bój się, robaczku. Ale Jakub został przemieniony, by jego imię zostało zmienione na Izrael, książę u Boga. Lecz jest nikim w oczach świata. Jakże my chcemy być cenieni i szanowani. Ludzie powinni wiedzieć, jak cenny dar ducha otrzymałem. Wiecie, dlaczego nie wiedzą? Bo śmierdzisz pychą. Dobrze mi idzie? Nikt nie czuje się niekomfortowo. Jak mogę dobrze sobie radzić?
Radzę ci kupić u mnie złoto w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał. I hańba twojej nagości. Czy to nie jest niesamowite? Ten kościół myślał, że nosi najwspanialsze szaty, a Bóg im mówi, jesteście nadzy. Ufacie swoim uczynkom, własnym pozycjom i waszym dobytkom, i komforcie, i duchowej pozycji. Powiedziałem to wcześniej, pozwólcie, że powtórzę, co zresztą często robię. Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie, kiedy nasze osiągnięcia stają się naszą podstawą pewności siebie. Jeśli czuję się mocniejszy w Bogu, bo głoszę 60 lat, to jestem głupcem. Odepchnąłem Jezusa na bok, bo moja pewność jest w cielesności. Im dłużej żyję, tym bardziej odkrywam, ile nie wiem. Jestem bardzo szczęśliwy, bo pewnego dnia w fabryce Jezus powołał mnie do głoszenia. Pierwsze wezwanie Jezusa to naśladuj mnie. Czyżby? Naśladujcie mnie, jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek. Pierwsze wezwanie to naśladujcie mnie. Jakie było drugie wezwanie? Trzecie brzmiało, trwajcie we mnie. I to nie jest łatwe. Pamiętam, jak stałem w pęknięciu na ziemi w tej fabryce i powiedziałem, Panie, oto idę. Nie tylko się nie cofnę, ale nawet nie spojrzę do tyłu. Niektórzy z was karmią swoje dzieci śmieciami. Ile z was jest w małżeństwie? Ile chciałoby być? W każdym razie. Ile z was jest w małżeństwie? Podnieście ręce. Dobrze, opuśćcie ręce. Dziękuję. Jak wiele z was czytało swoim dzieciom wędrówkę pielgrzyma Buniana? Jeden? Dobrze, bracie. Ty? Dwie osoby. Trzy? Brawo, kochana. A co z czytaniem Świętej Wojny? To lepsza książka od wędrówki pielgrzyma Buniana. To drugi tom. Wiecie, że raz siedziałem na krześle Buniana? Pomyślałem sobie, chłopie, jak wstanę, to będę pisał jak Bunyan, ale to nie zadziałało. Poszedłem do miejsca, gdzie Adam Clark, wielki były kompozytor kościoła metodystów. Usiadłem na wysokim krześle z tyłu. I ani trochę nie pomogło to mojemu głoszeniu. Siedziałem, gdzie siedziała królowa Anglii i wiecie co? Nikt nie zauważył. Czy życie czasem nie jest zniechęcające? Czy napisane jest, kup szatę, by nagość? Nie. Tu jest napisane, kup ode mnie szatę, aby hańba twojej nagości. Czy to nie wspaniałe, że pewnego dnia na Trybunale Chrystusa niektórzy będą całkowicie nadzy? Nic do okrycia. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Ten werset jest bardzo często używany na ewangelickich spotkaniach. Jezus puka do drzwi twego serca. To nie jest poprawna egzegeza. On nie puka do drzwi serca, on puka do drzwi kościoła. Bóg Wszechmogący, jakże to może być? Księga Objawienia się jeszcze nie wypełniła. Zanim kanon Pisma zostanie zapieczętowany, Jezus jest na zewnątrz Kościoła. Czasem się zastanawiam, czy On wszedł z powrotem. Znacie jedną ze wspaniałych rzeczy życia chrześcijańskiego? Lepiej szybko się jej nauczcie, albo nauczycie się jej boleśnie. 2 lata temu Bóg dał mi słowo na Nowy Rok. Nie przeszukuję książki, by je znaleźć. Pan dał mi słowo. Odrzucenie. Wspaniale. Miałem spotkanie w następnym miesiącu, na które czekałem. 17 kwietnia. Dziś założyciel szkoły biblijnej... Jakoś doszło do nieporozumienia. Nie wyrzucili innego człowieka, ale mnie wyrzucili. Dobrze. Dobrze. Będę miał mniejszą odpowiedzialność na Trybunale Chrystusa. Oddałbym duszę, znałem wiadomość, którą Bóg chciałbym im przekazał, ale mnie odrzucili.
Jezus się narodził, ale ostatecznie nie było dla Niego miejsca. Gdy był starszy, Jego rodzina obróciła się przeciwko Niemu. Gdy poszedł do świątyni, nie znalazło się dla Niego miejsca. Świątynia obróciła się przeciwko Niemu. Gdy zmarł, nie było dla Niego grobowca. Zmarł za miastem. To dlaczego na Boga oczekujesz, by być wszędzie akceptowanym? Jak to jest, że świat nie akceptował najświętszego człowieka na ziemi, a miałby znosić ciebie albo mnie? Poszedłeś na kompromis? Brak nam postawy duchowej? Czy nie mamy sprawiedliwości, która lśni przy ich nieczystości? Stoję u drzwi i pukam. Kto to? Gabriel? Nie. Kto to? Archanioł Michał? Nie. Kto to? Powiem wam. Wcześniejszy rozdział. To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Potraficie sobie to wyobrazić? Stoję u drzwi. Ich odkupiciel stoi u drzwi. Ich zbawiciel stoi u drzwi, który ich uświęca. Nadchodzący król stoi u drzwi i próbuje wejść. Drzwi w Biblii są bardzo interesujące. Pamiętacie, Noe zbudował arkę. Bóg pozwolił mu zrobić wszystko poza jednym. Ja zamknę drzwi. Kiedy Bóg zamyka drzwi, nikt nie może ich otworzyć. A co z pannami pozostawionymi na zewnątrz? Pukały w drzwi i prosiły: otwórz nam! A on odpowiedział im: nigdy was nie znałem. A w 7 rozdziale mamy wszystkich ludzi, którzy czynili znaki i cuda. Na sądzie Bóg prześwietli ich życie i okaże się ono stertą popiołu. Nic za nie nie dostaną. To drewno, siano i słoma. Twoje życie może być drewnem, sianem i słomą. Albo srebrem, złotem i drogimi kamieniami. Drewno, siano i słoma są nad ziemią. To minister, którego wszyscy widzą. Widać go w telewizji, aby widziano, jak wielki i sławny jest. Biedny stary Oral. Wiecie, co teraz zrobi? Jedna z największych tam osób powiedziała w tym tygodniu mojemu przyjacielowi, że Oral będzie uruchamiał kompleks o kwocie 200 milionów dolarów. Będzie miał 3 pierścienie i jestem skłonny powiedzieć, że jest to trójpierścieniowy cyrk. Wiecie, jaki jest pierwszy z nich? Pierwszy to centrum rozrywki dla zmęczonych, biednych chrześcijan, którzy są zmęczeni śmianiem się wieczorami z Johnny'ego Carsona. Będzie posiadał sekcję rozrywki. Chyba nazwą go Górny Pokój. Nie, Pokój Wieczerzy. Możecie sobie wyobrazić mężczyznę wydającego 200 milionów Bożych pieniędzy na coś takiego? Drugi pierścień to świat Biblii z 6 stacjami krzyża. Ile ich jest? 10, 3, 12. 12. Animowane 12 stacji krzyża. Trzeci to świat Oral Robertsa, który będzie przedstawiał go jako małego chłopca. Jak myślicie, kto to wszystko będzie animował? Nie śmiejcie się, to prawda. Disney. Animowana myszka Mickey i Minnie. Dlaczego by nie zrobić tego dla Orala? Jestem zły. Wysyłacie swoje dziesięciny na taką głupotę? Zgadzacie się z potępieniem. Będziecie przez to potępieni. Zgadzacie się na tego świeckość. Oto stoję u drzwi i pukam. Wiecie co? On wciąż jest za drzwiami. Pójdźcie do miasta i ujrzycie kościół, a zaraz obok centrum rodzinne. 100-150 osób wchodzi tam każdego wieczora, a 200 osób na spotkania modlitewne. Myślicie, że Jezus stoi pośrodku tego show? Jest tylko jedno miejsce dla Jezusa Chrystusa. Co powiedział? Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, gdzie jestem? Pośród nich. Przeczytajcie 21 objawienia. Są trony 24 starszych, a on jest pośrodku. Baranek na tronie, siedzący pośrodku. To jedyne miejsce, w którym Jezus czuje się komfortowo, kiedy jest w centrum, kiedy jest panem ceremonii. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos,
Ci ludzie sprzedawali ubrania na całym świecie. Historyczne zapisy mówią, że mieli oni rasę owiec, która nie była znana gdziekolwiek indziej. Produkowali czarną, jedwabistą wełnę, z której tworzyli najcenniejszą odzież, którą kupowali królowie. Kolejnym wielkim eksportem była maść do oczu. Co za ironia. Radzę ci kupić ode mnie maść do oczu. To, co macie, nie jest od Boga. Posiadali małe bloki, miażdżyli je, mieszali z wodą i nakładali na bolące oczy. Koniec końców nie mieli parasoli. Chodzili po palącej pustyni, gdzie słońce świeciło im w oczy, co było ogromnym dyskomfortem. Dam wam maści do oczu. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój... Lubię tę frazę. Lubię ten opór, kiedy mówi to apostoł Paweł. Lubię, jak Jezus, będąc w środku 5000 tłumu, stał tam, gdzie kapłan stał przez 6 dni i wylewał wodę braną z sadzawki Siloe, ze złotego naczynia na barkach, wraz ze śpiewającą orkiestrą. A Jezus stanął w tym samym miejscu i powiedział, jeśli kto pragnie... To było uderzenie w Żydów, bo mówili, że mają monopol na Boga. Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, Paweł idzie dalej. 2 Koryntian 5:17 mówi, jeśli ktoś jest w Chrystusie, kocham to. Ktokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek jest w Chrystusie, Bóg nie łata twoich przecieków, tworzy cię nowym stworzeniem. Jeśli nie otrzymałeś nowego serca, nowego umysłu, nowej nadziei, nowego apetytu na Boże Słowo, nowego apetytu na modlitwę, możesz zmienić swój model standardowy, ale wciąż jesteś martwy z powodu swoich upadków i grzechów. Nie wierzę, że nawet 5% chrześcijan w Ameryce są nowonarodzeni i napełnieni Duchem Świętym. Tak samo z Anglią, Australią. Najbardziej radykalną rzeczą na świecie jest nowe narodzenie. Czyni nas nowym stworzeniem. Duch, który na początku unosił się nad chaosem w ogrodzie, to ten sam Duch, który namaszczał świętych ludzi i byli oni prowadzeni Duchem Świętym. Gdziekolwiek ruszy się Duch Święty, tam jest ruch. On nie musi być widzialny. Przechadzał się koło człowieka wspinającego się na sykomorę. Pasterz wystroił i uczynił go prorokiem. Stąpił na małą kobietę. Ludzie mijali ją na drodze i mówili, wiesz, że ta kobieta jest w ciąży i nie jest mężatką? Dokąd my idziemy? Mijali Marię, dziewicę, będąc w zasięgu ręki wiecznego Syna Bożego. Duch Święty to uczynił. Grupa nieuczonych, prawie bezimiennych, niezwykłych mężczyzn spotkała się w pokoju na górze. I co się stało? Bóg zmienił ich od środka, a potem co? Wywrócili cały świat do góry nogami. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, kiedy cała Europa była czarna jak noc, jeden człowiek usłyszał Boga. Oczywiście znacie jego imię, Martin Luther. Co się stało? Wstrząsnął całą Europą. On nie wymyślił usprawiedliwienia z wiary. Przyszedł na cmentarz. Kościół był cmentarzem, pełnym ludzkich kości i został ożywiony. Powiedział, że był moment, kiedy przeglądał swoje grzechy i przyszedł szatan z kałamarzem i długopisem. I napisał w mojej celi grzechy mojej młodości, grzechy mojej dorosłości, grzechy ciała, grzechy ducha, grzechy, o których pamiętam, grzechy, o których zapomniałem i zaśmiał mi się w twarz, mówiąc, proszę, oto wszystkie grzechy, które kiedykolwiek popełniłeś. Martin Luther powiedział, zapisz jeszcze jeden. Nie ma takiego, aby go dopisać. Więc jeśli nie ma żadnego do dopisania, napisz na nich wszystkich, krew Jezusa Chrystusa, Syna Boga, oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu. Jestem wolnym człowiekiem. Nie potrzebuję ani księdza, ani sakramentów.
Doktryna usprawiedliwienia została wznowiona przez Marcina Lutra. Maja za 15.09.1738 roku John Wesley mówi w swoim pamiętniku: poszedłem nieco niechętnie do miejsca na ulicy Aldersgate, a tam człowiek czytał wstęp listu do Rzymian. Wstęp, a nie list. Czytał wstęp listu do Rzymian Marcina Lutra i była to około za 15.09, a ja poczułem w moim sercu dziwne gorąco i powiedziałem: wierzę, że Jezus umarł nawet za moje grzechy. Rzymskokatolicki teolog powiedział: to nie było nic ponadnaturalnego, dostał epilepsji. Mam nadzieję, że połowa z was dostała epilepsji dzisiejszego wieczora. On poszedł o krok dalej od Marcina Lutra, ponieważ wygrzebał z piachu doktrynę uświęcenia. Nie tylko nasze grzechy mogą być przebaczone, ale grzech może być usunięty, a Duch Święty może oczyścić nas przez krew i zamieszkać w nas. A Jezus może być dla nas więcej niż Zbawicielem. Może być mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Nie ma nic tak majestatycznego, nie ma nic, czego ten kraj albo jakikolwiek inny kraj potrzebuje bardziej niż serii nauczań o nowonarodzeniu. Powiedziałem pewnego dnia w moim biurze któremuś kaznodziei: zawsze mówisz o darach ducha, a czasem o owocach ducha. Jedną rzecz przeoczasz. Powiedz, kiedy ostatni raz głosiłeś, że kiedy On przychodzi, przekonuje o grzechu. Prosisz Boga, by cię napełnił bez pozbycia się wszelkiej nieczystości. Prosisz Go, aby cię ubrał, mając na sobie strój samosprawiedliwości i egoizmu. Nowe narodzenie jest majestatycznym doświadczeniem. Potrzeba do niego krwi Syna, przebaczenia Ojca i pracy Ducha Świętego, by nas zregenerował. Potrzebuje więcej niż przebaczenia i więcej niż usprawiedliwienia. Potrzebuje Ducha, którego nie posiadam. A to jest błogosławiony Duch Święty od Boga, który przejmuje pełną kontrolę nad moją osobowością. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, istnieje klasyczny obraz. Kiedy pierwszy raz byłem w Londynie, poszedłem do Katedry Pawła. Jest tam fantastyczny obraz, prawie tak wielki jak ta ściana. Przedstawia on drzwi i gasnącą lampę. Na zewnątrz jest ciemno. Na drzwiach rośnie winorośl, a w krzakach widać sowę. Pod spodem widnieje napis: Jezus, światło świata. Jezus stoi tam z lampą. Chyba Holman go namalował. Po tym, jak go namalował, przyszli krytycy i jeden powiedział: widzę błąd na tym obrazie, którego jeszcze nikt nie zauważył. Co takiego? Nie ma zasuwy na drzwiach. Odpowiedział: jest wewnątrz. Duch Święty nigdy nie wyważa drzwi. On nigdy nie złamie twojej woli. On nigdy nie uczyni cię niewolnikiem, byś dostąpił łaski. On uczyni cię sługą potem. On nie przyjmie cię za mniej. Ty dasz mu swojego ducha, nie twoje parszywe grzechy, ale ducha, duszę i ciało, po tym jak ci przebaczy. On chce twojego ciała, twojego umysłu i twojej woli. On chce twoich uczuć. Myślę, że to Bowner, nie jestem pewny, napisał pieśń: wypełnij moje życie, o Panie, Boże mój, każdą część z dziękczynieniem, bym cały ja głosił Twoją istotę w Twoich drogach. Nie przez same uwielbienie ustami, nawet nie chwalącą sztukę proszę, ale proszę o życie składające się z uwielbienia w każdym członie, uwielbienie w najprostszych życiowych sprawach, uwielbienie każdej służby i uczynku, jakkolwiek małych w znaczeniu. Aby żadna część dnia lub nocy nie była wolna od świętości, ale całe moje życie i każdy krok był w społeczności z Tobą. Myślę, że prawdą jest powiedzieć, że mamy tutaj wiele niedzielnych chrześcijan. Jesteście bardzo pobożni w niedzielę. Nosicie przy sobie ładne wydanie Biblii, której od lat nie używacie. A co z resztą tygodnia? Czy jesteś niedzielnym chrześcijaninem? Miarą twojej uległości wobec Boga jest miara uległości Boga wobec ciebie.
On nie przyciągnie cię do posłuszeństwa. On nie przyciągnie cię do miejsca, w którym musisz wziąć ciężar większy od innej osoby. On oferuje ci okazję. Przeszedłem przez tę część. Chcę coś powiedzieć. Kilka minut temu wspomniałem o ludziach ze wspaniałymi służbami, do których mówi Pan. Oni są wszyscy w telewizji w niedzielę. Ile cudów miałeś? Mężczyzna, którego ojciec jest sławnym kaznodzieją, ma pozwolenie, by nosić płaszcz jego ojca. Oglądałem go przez 3 miesiące. Powiedział: jestem pełny miłości Boga. Jestem tak pełen miłości Bożej. To dlaczego nie poszedłeś odwiedzić swojej żony i dwójki dzieci, których zostawiłeś? Nie widział ich więcej niż raz w roku. I mówi do młodych ludzi: pomodlę się o wasze małżeństwo. Idź pomódl się o swoje własne. Gdzie my żyjemy? Gdzie cudzołożnik jest frontmanem w telewizji? Mój szef przyszedł, więc lepiej, abym głosił. Tych dwoje miłych ludzi jest ze zgromadzenia Bethany i są współzałożycielami, dlatego dobrze ich mieć. Sami celebryci dzisiejszego wieczora. Ale mówi: stoję u drzwi, nie siedzi. Osoba stojąca u drzwi czeka na reakcję, a potem odchodzi. Wiecie, co głupi ewangelicy mówią? Dlaczego nie załatwisz tego wieczorem z Panem? Nie zostawiaj tego na następny tydzień. Posłuchajcie, przyjaciele, przeszedłem przez to. Bóg nie jest twoim chłopcem na posyłki. On nie jest ci nic winny. Mógłby posłać ci świadka, by być zbawionym, i wrzucić cię do piekła i nadal byłby kochającym Bogiem. Nie odkładaj tego na jutro. Pismo mówi: dziś, jeśli głos Jego słyszycie. Pismo też mówi: oto teraz czas pomyślny. Stare przysłowie mówi: odwlekanie jest złodziejem czasu. Wierz, że odwlekanie jest rekrutującym sierżantem piekła. Mówisz: nie rozumiem. Jezus powie cudotwórcom, którzy wskrzeszali umarłych: nigdy was nie znałem. Tak powiedział. Zauważcie, czego nie powiedział. Nigdy nie powiedział: nigdy was nie widziałem. Oczywiście, że ich widział. Oczy Pana przepatrują całą ziemię. Ale nigdy was nie znałem. Robiliście te wszystkie uczynki w moim imieniu, budując swoje własne. By budować własne instytucje, by wyciągać od ludzi pieniądze. Oczywiście, że widział, co czynili. Rozmawiałem ze światowej sławy kaznodzieją kilka lat temu. Słyszał, jak głosiłem. Powiedział: byłeś całkiem mocny. Dlaczego miałbym dołączyć do gangu słabeuszy? Nie wiem nic oprócz twardego głoszenia. Powiedział: ostatnio zrobiłem coś złego i Bóg na mnie nie zesłał sądu. Odpowiedziałem: mam dla ciebie wiadomość. On i tak tego nie zrobi. Co? Myślałem, że spadnie na mnie nieszczęście, jakaś katastrofa. Nie, zapomnij o tym. Idź swoją drogą do wieczności. Nie martw się tym. Dlaczego? Powiem ci dlaczego. Ponieważ Bóg już tak nie osądza. Zaraz po tym, jak Kain zabił Abla, Bóg oznaczył go, aby nikt go nie zabił. Kto? Jego mama i tata nie zabili go. To i tak musiała być jedyna populacja na ziemi. Aby nikt, kto go znajdzie, nie zabił go. Miriam plotkowała o swoim bracie. Gdyby Bóg zesłał na nas trąd, biały jak śnieg dziś wieczorem, za plotkowanie, to całe zgromadzenie zamieniłoby się w sesję uzdrowieniową. Ale widzicie, że tego nie robi. Dlaczego? Czy Bóg się zmienił? Nie. On wyznaczył na to dzień. Nie pamiętam wiele z tego, co powiedział mi drogi stary Keith. Pewnego dnia rozmawialiśmy i powiedziałem: Keith, wszystkie drogi prowadzą... I przerwał mi i rzekł: do Trybunału Chrystusa. Chciałbym narysować mapę. Wszystkie twory ludzkie, wszystkie narody zmierzają ku sądowi. Nieważne, jak parszywy i zgniły ten świat jest, nie ma znaczenia, jak skorumpowana jest religia, to wciąż Boży świat i pociągnie go do odpowiedzialności tego wielkiego dnia. Nic się nie wywinie. Kennedy będzie żałował, że Port go ułaskawił za utopienie tej młodej kobiety. Myślę, że pan Nixon będzie lekko zawstydzony, kiedy 18 taśm będzie odtwarzanych w wieczności. I tak będzie. Jestem pewny, że też będę słuchał. Myślę, że wy także. Cóż to będzie za dzień?
Czy sędzia całej ziemi nie postąpi sprawiedliwie? Temu, kto zwycięży. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie. Nie macie króla w Ameryce. Chcę, by Bóg wam błogosławił. Nie macie króla. Nie złośćcie się. Co Pismo mówi, że musicie zrobić? Uczcić króla? To pokazuje jego miłosierdzie, że honoruje Amerykę i nie macie króla, tak poza tym. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną nad moim tronie. Kto zasiada obok tronu przy królu? Królowa. Kim jest królowa? Oblubienicą. Wierzę, że jedynie ludzie, którzy zwyciężają, są oblubienicą. Zwyciężają świat, ciało, diabła, zniechęcenie i każdą rzecz, która usidla ludzi. Dzięki zamieszkałej, nieodpartej sile Ducha Świętego możemy być więcej niż zwycięzcami. Będę miał kazanie o tym rano w niedzielę. Nie powiem, w którą. Będę głosił w niedzielę po Wielkanocy. Następnie nauczanie o Dawidzie, naprzemiennie, byście nie zasnęli, kiedy będę głosić. Byście to dobrze zapamiętali. A jeśli zaśniecie, wpadnę do was do domu następnego dnia. Nawet jeśli miałbym mieć szofera, by woził mnie po okolicy. Tylko ci, którzy zwyciężą, zasiądą z nim na tronie. Streszczę jedną rzecz o modlitwie. Modlitwa to najtrudniejsza rzecz na świecie. Wymaganie jest podane w Psalmie 15. Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, kto ma czyste ręce. Czyste ręce to nasze relacje ze światem. Jeśli masz brudne ręce, nie masz szans na wysłuchaną modlitwę. Nie zwalaj winy na diabła ani na kogoś innego. Obwiniaj siebie. Sabotujesz ją swoim nieposłuszeństwem, sabotujesz ją nieczystymi interesami, sabotujesz ją nieodpowiednim zachowaniem w stosunku do innych ludzi. Bóg żąda czystych rąk i czystego serca w celu relacji z Nim. Tego ranka uzmysłowiłem sobie. Bóg Wszechmogący rządzi Wszechświatem. Nie wiem, jak świat wygląda z Jego perspektywy. Pamiętam, kiedy leciałem z Australii. Był to najczystszy dzień, w jaki kiedykolwiek latałem. Widziałem okrąg Ziemi i pomyślałem, tam jest Bóg, zasiada na okręgu Ziemi, zamieszkuje wieczność. Jaki jest świat dla Niego? Jak mały jest. Patrzy z nieba na świat, wielkości paznokcia u kciuka, a jednak widzi człowieka, który się modli. Tego ziejącego ogniem faryzeusza, który niszczył rodziny, co zresztą przyznał. Wrzucał ludzi do więzienia. Płonął świętym gniewem, a ty myślisz, że Bóg nie czyni człowieka nowym stworzeniem? Jak niby ten człowiek, który daje świadectwo, że był bluźniercą, mordercą i robił wszystko, by zniszczyć Kościół Jezusa Chrystusa, a potem pisze, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. Bóg zmienił go z człowieka kipiącego nienawiścią, by kochał miłością silniejszą od śmierci. Miłość, która jest najsilniejszym ogniem na świecie. A oto on powalony na drodze do Damaszku. Bóg w wieczności zatrzymuje stworzenie i mówi, spójrz, tam jest człowiek, który się modli. Nie widzę, by mówił, spójrz, tam jest człowiek czyniący cuda, człowiek wskrzeszający zmarłych, człowiek uwielbiający mnie w więzieniu, ale mówi, tam jest człowiek i doszły do mnie jego słowa, bo się modli. Powiem wam, kto się modli. Biedni ludzie. Nie socjalnie biedni, ale ubodzy w duchu. Psalmista mówi, oto biedak, jak mógłby być biedakiem, jeśli ma armię? Jego piosenki są na liście przebojów, pisze najlepsze pieśni, psalmy. I on korzy się przed Bogiem i mówi, ten biedak płacze, albo mówi, nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi. Tylko biedni mają dostęp do tronu Bożego. Możesz śmierdzieć bogactwem, jeśli chcesz. I nie mówię tu o materialnych bogactwach. Mówię o arogancji wielu ludzi na temat darów ducha. Pójdź na bankiet albo na śniadanie, kolację.
i będzie tam człowiek ze słowem wiedzy. Oczywiście tylko biedak ma Słowo Boże i nie warto go słuchać, ale ma Słowo Wiedzy. Ten człowiek zrobił to, kiedy Bóg zastał go złamanego i wzbogacił się. Nigdy nie spotkałem człowieka, a chodziłem do ewangelicznych biznesmenów w Minneapolis latami, każdego sobotniego poranka. Mówił o modlitwie. Czy nie modliłeś się w naszej grupie w tamtym małym domu? David Duplessis, Harold Bredesen, człowiek, który zrobił wiele w tym kraju, jego imię wypadło mi z pamięci. Było nas około 6. Nie jestem przeciw językom, ale wiecie co? Pamiętam tylko jedną sobotę, kiedy każdy modlił się na językach. I powiem wam, że modlili się w Duchu Świętym. Modlili się do momentu, gdy cała ziemia nie zdała się poruszać. Poczułem, jak Pan pozwolił mi posmakować wieczności. Złapałem jedną ręką róg ołtarza, a drugą zbankrutowany kościół w tym biednym, śmierdzącym świecie, w którym żyłem. Bóg wysłuchuje modlących się ludzi. Cieszę się, że modlisz się o swoją drogą żonę. Mógłby udzielić wam odpowiedzi na modlitwę. Kiedy trafimy do nieba, będziemy zawstydzeni tym, jak mało zdobyliśmy poprzez dziedzictwo w Jezusie Chrystusie. Bóg dał nam Jezusa Chrystusa i jeśli to nie zwala cię z nóg, to nie wiem co. I z Nim dał nam darmo wszystko. Nie ma powodu, dla którego mielibyśmy wątpić lub zawieść. Nie ma powodu, by się cofać od super zadań, które Bóg stawia przed nami. On rozkoszuje się naszymi sukcesami w duchu. Ten człowiek jest dla mnie zaraz po Jezusie największym kaznodzieją na świecie. Apostoł Paweł. Bóg nigdy nie powiedział, on głosił, prorokował, wskrzesił kolejny raz umarłego. Oto pandemonium w piekle. Dlaczego? Bo wyrzucił demona z kobiety. Mówiłem to wcześniej, powiem raz jeszcze. Myślę, że największy honor poza Jezusem został skierowany apostołowi Pawłowi. Pewnego dnia pewni mężczyźni próbowali wyrzucić demona z człowieka, a demon w tym człowieku powiedział: Jezusa znam i znam Pawła. Na Boga, czy znacie coś większego niż to? Wolałbym być na liście diabła, najbardziej poszukiwanych ludzi w Ameryce, niż cokolwiek innego na świecie. Możecie mi zaoferować wszystkie banki na świecie. To by mnie nie satysfakcjonowało. Szepcz do mojego ucha, że szatan mnie wywyższył jako niebezpiecznego dla jego królestwa, że niszczę jego plany, że udaremniam jego cele, niszczę jego warownie. My nic nie wydzieramy, tylko budujemy ładne, małe kościółki i małe pokoje do siedzenia. Ludzie mówią, jeśli modlisz się w Duchu Świętym, modlisz się na językach. Nie możesz tego udowodnić wszystkimi religiami świata albo Grekom. Modlenie się w Duchu Świętym jest modleniem się w umyśle Boga, Bożą siłą, Bożą mądrością, Bożą miłością. Jeśli powiesz mi, jak się modlić na językach, powiedz mi, jak Wesley wstrząsnął światem i nigdy nie mówił na językach. Jak Finney wstrząsnął światem. Jak Judson poszedł do Birmy i ujrzał przebudzenie. Jak ugruntował swą wiarę przez 7 lat, nigdy nie widząc nawróceń i nie zniechęcił się, ponieważ patrzył na Jezusa, autora i dokończyciela. David i jego żona, ten drogi brat, to co Bóg rozpoczął w Wenezueli zakończy. Nie obchodzi mnie, jak duże to będzie, to dopiero początek. Nie prorokuję jak Dave, ale powiem to. Twój cały ubiór jest przemoczony dopiero do kostek. Wejdziesz do wody po kolana, a potem na głębokość, by móc pływać. Chcemy, byście przesyłali nam raporty, które doprowadzą nas do łez i skonfrontują nasze serca. Patrzcie, co Bóg tam robi. David w swojej książce ma stwierdzenie, które przysporzy mu trochę kłopotów, ale Bóg Wszechmogący nie jest zależny od pieniędzy kościołów w Ameryce, aby wstrząsnąć światem. Robił to w historii przez ludzi bez pieniędzy. Wiemy, że musimy żyć i jeść, płacić podatki. Mały chłopiec na PTL mówi,
To Boża metoda, wiesz? Co masz na myśli, mówiąc, metody Boga Wszechmogącego uratowały świat? Osoby słuchające Amazonu nie stać na koszulki, co dopiero na telewizor. Przejdźcie się po wyspach na Filipinach i przyjrzyjcie się tamtejszym ludziom. Nie mają butów na nogach. Napisano hymn 30 lub 40 lat temu przez kobietę z Korei. Powiedziano jej o mężczyźnie głoszącym o Bogu żyjącym, który ma syna i jego syn przyszedł na ziemię i żył tak jak my. Był śpiący, zmęczony, głodny, a jednak ludzie nim pomiatali. Powiedziano jej, że tamten mężczyzna chodził 24 kilometry w wieku 70 lat na spotkania. Słabo słyszała. Zanim poszła, powiedziała kaznodziei, nie za dobrze usłyszałem imię tego człowieka, który umarł za moje grzechy. Chciałabym mu podziękować. Czy zgładził wszystkie moje grzechy? Tak. Byłam bardzo niedobra. Zgładził wszystkie. Nie ma takiego, którego diabeł mógłby przynieść przeciwko tobie tego wielkiego dnia. Jak mu na imię? Jezus. Jezus. Szła przez las 24 kilometry do domu. Miała obolałe, krwawiące stopy w pęcherzach, gdy wróciła do domu. Bardzo dobrze spała. Obudziła się rano i zapomniała jego imienia. Wróciła 24 kilometry z powrotem do tego misjonarza. Pytała o misjonarza i powiedzieli jej, że mieszka w tamtym miejscu. Waliła w drzwi i poprosiła, powiedz mi jego imię raz jeszcze, zapomniałam. Przeliterował jej. Ktoś skomponował chór. O, proszę, powtórz mi jego imię raz jeszcze. Zaśpiewaj mi ten radosny refren, jak Jezus przyszedł z góry na dół, by umrzeć za nasze grzechy i wstyd. Powtórz mi jego imię. Wiecie, że dla wielu z nas to imię straciło swój urok? Niektórzy nigdy nie opuszczają pierwszych pięciu rozdziałów Dziejów Apostolskich. Dzieje apostolskie to dzieje Ducha Świętego, to dzieje Kościoła. Czytajcie je ostrożnie i zostawcie stagnację. Zobaczcie, że imię Jezusa jest o wiele częściej wspominane niż Duch Święty. W tym imieniu robili te rzeczy. Jest jedno imię, które sprawia, że piekło się porusza. Imię wysokie ponad wszystko, w piekle, na ziemi i na niebie. Aniołowie i ludzie przed nim upadają, a diabły boją się i latają. Mówię, ale nie wiem, kto słucha. Jestem zawstydzony, będąc częścią Kościoła Jezusa Chrystusa, który jest całkowicie, radykalnie inny niż ten w Nowym Testamencie. Tak zubożały, tak ślepy, tak bezsilny. Rozmawiałem wczoraj z Davidem. To była wspaniała rozmowa. Doszedłem do takiego wniosku. Jest Boże poruszenie dziś w Ameryce, ale nie pośród niewierzących, tylko pośród odkupionych, ustalonych przez Bożą łaskę do bycia częścią oblubienicy. Aby być oblubienicą, musisz być rozwiedziony ze wszystkim, co jest na świecie. Nie możesz być święty w niedzielę i cielesny w poniedziałek. Nie możesz się zachwycać odrobiną pisma, które przekazuje ci kaznodzieja, a potem odwracasz kartkę i w poniedziałek mówisz, właśnie widziałem akcję Dow Jones, te pieniądze śmierdzą. Kiedy to stanie się twoim bożkiem? Cokolwiek lubisz bardziej od modlitwy, uwielbienia Boga, to bożek. Lepiej się go pozbądź. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Nie podzieliłbym się moją żoną. Jeśli powiedziałbym żonie, kochanie, kocham cię, jesteś piękna, ale pamiętasz dziewczynę o imieniu Alice? Potrzebuję tylko jednego dnia w tygodniu, by pójść z nią porozmawiać. Wrócę o 9:00. A ona powie, jasne, możesz nawet nie wracać. Miałaby rację. Macie bożka. Niektórzy nie mogą się doczekać na mecz baseballa. Znasz każdego gracza, znasz statystyki, wiesz, ile razy zdobył punkt. Nie masz radości w zimę. O, jeszcze tydzień albo dwa i będziemy mogli oglądać mecz w telewizji. Wszystko, co kochasz bardziej od Jezusa Chrystusa, jest bożkiem. Nie obchodzi mnie, co to jest. Moja żona czyta teraz książkę Davida. Jest bardzo poruszająca.
W pewnym miejscu mówi, Rebeka była bezpłodna. Bóg kazał jej wyrzucić wszystkie bożki z namiotu i wtedy stała się płodna. Według niego bezpłodność Kościoła jest związana z ilością bożków w naszych domach. Radzę ci kupić. To coś kosztuje. Kup złoto z systemu bankowego. Kup szaty z miasta, które robiło najwięcej ubrań na świecie. Kup maść do oczu. Był pewien szpital, jeden z najlepszych w historii w tym mieście. A on mówi do kościoła, możesz zrobić sobie maść do oczu. Ale ja mam maść do oczu. Wspaniale jest, kiedy możemy widzieć rzeczy, które Bóg czyni, kiedy możemy wejrzeć w stworzenie Boże. No więc mój czas się skończył. Proszę o modlitwę za drogiego brata i jego żonę, za ich powrót do Wenezueli. Wydaje mi się, że wszystkie inne kraje w południowej Ameryce przechodziły przebudzenie. Wszystkie oprócz Paragwaju. Antropolodzy mówią, że ludzie z tego kraju są najbardziej dzicy ze wszystkich w Ameryce Południowej. Nie proszę was za modlitwę, dlatego, bo to mój syn. Proszę o modlitwę, by diabeł został obalony, by dusze zostały wyzwolone. Oni nie próbują zbudować kościoła. Pamiętacie, kiedy była tu Irene? Powiedziała, że nie jesteśmy w południowej Ameryce, by nawracać. Jesteśmy w Ameryce Południowej, by czynić czcicieli. To wspaniałe. Chłopiec Davida Wilkersona, Gary, pracuje w jednym z najmroczniejszych miejsc w Ameryce, w samym centrum Detroit. Okrutne. Wiecie, że w Detroit jest więcej zabitych młodych ludzi w miesiąc niż w New York City przez rok? Wskaźnik morderstw i dewastacji w szkołach wśród młodych osób jest oszalały, a jednak są ludzie w mieście wznoszące ręce miesiącami, latami, a Bóg Wszechmogący nie robi nic. Jestem zmęczony pisaniem i czytaniem o przebudzeniu. Ja chcę ujrzeć, jak Bóg to robi. Ostatnia rzecz. Ktoś to dzisiejszego wieczoru zauważył. Rzymian 12, 1-2. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako żywą ofiarę, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba, a nie dostosowujcie się do tego świata. Filip mówi, by nie pozwolić, aby świat ukształtował cię na własną formę. Przeczytałem ostatnio zdanie doktora Christo. Jestem zaskoczony świeckością ludu Bożego w tych czasach. Jak bardzo świeccy jesteśmy, jak bardzo pochłonięci materializmem, jak bardzo zafascynowani rzeczami, które możemy powiedzieć. Ginące rzeczy z gliny, urodzone tylko na jeden krótki dzień. Powiedziałem wcześniej, powiem teraz. Usiądźcie. Nie chcę, by Bóg mi powiedział tego dnia. Mój synu, miałem ci wiele do powiedzenia, ale nie mógłbyś tego znieść. Będę stał tam sam. Moja droga żona nie będzie przy mnie, ani moi synowie, ani przyjaciele. Będę stał sam z miliardem oczu skierowanych na mnie. Apostoł Paweł, Jeremiasz, Izajasz i wszyscy święci ze wszystkich wieków będą obserwować Leonarda Ravenhilla, jak zdaje sprawę ze swojego życia. A Bóg mi powie, nie zgłębiłeś książeczki czekowej. Tak nazywają Spurgeon. To jest książeczka czekowa Boga. Jest podpisana krwią Jezusa. Zawiera wszystko, co potrzeba do życia. I w niej zawarta jest wieczność. Jestem zmęczony pracą z karłami. Chcę zobaczyć, jak Bóg wzbudza Samsonów, duchowych Samsonów, którzy potrafią zburzyć warownię. Następnego piątkowego wieczoru, jeśli Bóg pozwoli, chcę przekazać wiadomość na część Wielkanocy. I tak jak mówiłem, David będzie głosił rano w niedzielę. Módlcie się o coś, co leży na waszym sercu. Nieważne, czy będziecie płakać.
Módlcie się o wasz kościół. Może jest upadły. Może wasz pastor nie ma mocy. Módlcie się za rodzinę. Może nie mają wizji. Oto modli się. Chcę, by Bóg w wieczności spojrzał na dół i powiedział: spójrzcie, modlą się. To najważniejsza rzecz, jaką robimy po uwielbieniu. Chcecie poklęczeć? Módlcie się.